Witam serdecznie, Paweł Grzech z ebiznesdokażdego.pl. Dzisiaj mam fajny temat dla Ciebie. Porozmawiamy sobie trochę o liście adresowej, jak tą listę wykorzystać w biznesie online, w network marketingu i tak dalej. Zanim zaczniemy, wejdź sobie właśnie na stronę ebiznesdokażdego.pl. Tam masz fajny poradnik do pobrania na temat network marketingu. To jest ponad 100 stron. Tam też znajdziesz dużo informacji właśnie na temat budowania tuneli sprzedażowych pod właśnie network marketing specjalnie. Tam też jest przykłady, jak pisać mail, jak te tunele budować, są przykłady stron i tak dalej. Wejdź sobie na ebiznesdlakażdego.pl, tam masz formularz, możesz się zapisać i sobie pobrać ten poradnik. Jeśli na przykład słuchasz mnie teraz jako podcast, to pamiętaj, że zawsze w opisie poniżej, zawsze w opisie tego podcastu mam link do wersji wideo. Ok, zaczynamy. To jak widzisz, mam coś takiego jak lista adresowa. Czy właśnie warto budować tą listę adresową, czy ona jest potrzebna, czy ta lista adresowa jeszcze działa i tak dalej, i tak dalej. Często właśnie słychać takie twierdzenia od jakiegoś czasu, że email marketing już nie żyje. No to jest kompletna bzdura tak naprawdę. Już nieraz o tym mówiłem. To masz taki prosty przykład, na przykład lista, budujesz listę adresową i załóżmy, że masz o tej liście adresowej. Słuchaj dokładnie, to są rzeczy, których ludzie naprawdę nie rozumieją. Na przykład na liście adresowej masz 10 tysięcy adresów e-mail. Czy to jest dużo, czy mało, to zależy też od branży i od tego, jak tą listę budujesz i tak dalej, ale załóżmy, że masz 10 tysięcy osób na liście i sprzedajesz jakiś produkt za 50 zł. Jakieś szkolenie, nie wiem, czy e-book, jakaś książka, szkolenie wideo, obojętnie, ale kosztuje 50 zł i wysyłasz jednego maila do tej listy właśnie z ofertą tego kupna tego produktu i kupuje tylko 1% osób na twojej liście. Z 10 tysięcy osób to będzie 100 osób, kupi 1%, 1% ten produkt za 50 zł, to masz zarobek na poziomie 5 tysięcy złotych, na przykład z jednego maila. A tutaj nie mamy żadnego lejka sprzedażowego i tak dalej, to jest tylko jeden produkt. Nie ma żadnych ofert jednorazowych i tak dalej, tylko jeden produkt. A co by się stało właśnie, jakbyś miał tutaj oprócz tego jednego produktu odpowiednio skonstruowany cały lejek sprzedażowy, czyli jakby ktoś kupił ten produkt za 50 zł i jeszcze pojawiałaby się jakaś dodatkowa fajna oferta kompatybilna z tym produktem, na przykład jakaś oferta, która pokazuje Ci krok dalej, co robić na przykład w Twoim biznesie. No na przykład, nie wiem, 197 zł. I z tych 100 osób by kupiła na przykład, nie wiem, 20 osób. Nie? To już masz 20 razy 197, to już masz dodatkowy zarobek. Już nie zarabiasz 5 tysięcy złotych wtedy, a zarabiasz od razu więcej. A co by było na przykład, jeśli po tamtej ofercie wyskoczyłaby jeszcze jedna oferta, na przykład, nie wiem, coaching z Tobą za, nie wiem, 5 tysięcy złotych i kupiłaby to jedna osoba. To już potrajasz praktycznie ten Twój zarobek. To jest taki tylko przykład, nie? Tutaj w tym wypadku tylko 1% osób kupuje produkt za 50 zł z listy, która ma 10 tysięcy osób. I kupuje tylko 1% osób kupuje tylko jeden produkt. I już jest zarobek 5 tysięcy złotych z wysyłki jednego maila, nie? A co by się stało właśnie, jakbyś miał ten lejek sprzedażowy odpowiednio przygotowany? Co by się stało, jakbyś miał, nie wiem, 15 tysięcy osób na liście, 20 tysięcy osób na liście, 30 tysięcy osób na liście? Co by się stało, jakby nie kupił 1% osób, ale na przykład 2% osób by kupiło Twój produkt. Co by się wtedy stało? I teraz takie krótkie porównanie. Zobacz, pracujesz na etacie, bo często osoby na etacie tego nie rozumieją. I oni uważają, że zarabianie w internecie, network marketing i tak dalej, to jest jakaś ściema, że tam nie da się zarabiać. Nie? Bo to jest ściema i tak dalej. Ale dlaczego tak ludzie na etacie myślą? Bo oni nie rozumieją właśnie też czegoś takiego, że istnieje w biznesie online, w network marketingu istnieje coś takiego jak dźwignia. Bo zobacz, na przykład jeśli na etacie, pracujesz na jakimś na etacie, obojętnie gdzie tam jakąś pracę masz i chcesz zarabiać 100 tysięcy złotych rocznie na etacie, to co musisz zrobić, żeby te 100 tysięcy złotych rocznie zarabiać? Musisz na początku zarabiać 50 zł na godzinę plus do tego pracować 40 godzin w tygodniu, tygodniowo, plus do tego to musi być jakieś 50 tygodni. Czyli 50 zł na godzinę musisz zarabiać, musisz pracować 40 godzin tygodniowo i 50 tygodni w ciągu roku, żeby zarobić te 100 tysięcy złotych. A tu masz też taki przykład, na przykład jest lista na 32 tysiące osób, ktoś ma taką listę i sprzedaje e-booka za 37 zł. Nie? Ma listę na 32 tysiące osób, sprzedaje e-booka za 37 zł i kupuje tylko z tej listy 32 tysiące osób, kupuje tylko 232 osoby tego e-booka za 37 zł. Wysłał jednego maila, bo to jest akurat przykład z książki, nie? Ta osoba wysłała jednego maila, poświęciła na tego maila jakieś 15-20 minut i zarobiła 8584 zł. W tym wypadku akurat to były, ja to sobie zamieniłem na złotówki, a to były dolary akurat, nie? Czyli wysyłając jednego maila do tej
listy. Kupiło 32 tysiące osób na liście całej. Z tej listy 232 osoby kupiły tego e-booka za 37 zł. I ta osoba zarobiła 8 tysięcy, czekaj sobie po grubie, 8584 zł, wysyłając jednego maila, bo to działa dźwignia. Jeśli poświęciłeś czas na budowę listy adresowej, masz tam 1000 osób, 2000 osób, później 5000, 10000 i tak dalej, to ta dźwignia ci się zwiększa. Jeśli poświęciłeś ten czas na budowę tej listy i robiłeś to w odpowiedni sposób, bo to szczerze mówiąc to nie jest taka duża konwersja w tym wypadku, bo to była osoba ze Stanów Zjednoczonych, to jest akurat przykład książkowy, z książki, nie? Typowy, ale prawdziwy przykład z książki. 32 tysiące osób na liście, sprzedajesz produkt za 67 zł i kupują tylko 232 osoby. To nie jest tak dużo, ale pieniądze są niezłe z wysyłki jednego maila. A nie musisz wysyłać tylko jednego maila. Możesz mieć cały lejek sprzedażowy, możesz mieć stworzony cały lejek sprzedażowy, gdzie masz różne oferty, masz kampanię follow-up ustawione, gdzie te maile wychodzą automatycznie co jakiś czas, budujesz fajnie relacje z tymi ludźmi, pomagasz im też, piszesz, prosisz ich o jakiś tam feedback, żeby ci odpowiedzieli. Doradzasz im też mailowo, sprzedajesz, doradzasz, pomagasz, budujesz relacje, pytasz ich, co tam u nich słychać, w czym im pomóc i tak dalej, i masz odpowiedni lejek sprzedażowy utworzony, na przykład nie tylko jeden lejek, jeden produkt w ofercie, na przykład w tym wypadku za 37 zł. Czyli na przykład mógłbyś zrobić coś takiego, że ktoś kupuje za te 37 zł, no to wyskakuje mu znowu oferta jakaś jednorazowa, na przykład z produktem za szczere, za na przykład zróbmy sobie, nie wiem, na przykład za 97 zł, nie? Po tym produkcie, nie, za 37 zł, on go kupuje, jakaś osoba na liście, to automatycznie, jak kupił ten produkt za 37 zł, automatycznie na przykład wyskakuje mu druga oferta, na przykład w tym wypadku za 97 zł, ale kompatybilna z tą pierwszą, nie, która na przykład pokazuje ci, co masz zrobić krok dalej. Kupiłeś ten produkt za 37 zł, ale tam wiadomo, że w tym produkcie nie wszystko będzie pokazane i masz jeszcze jedną ofertę, która ci pokazuje, co zrobić dalej. Gdy wykorzystasz te materiały z tego pierwszego produktu, no to tutaj dostajesz w tym drugim produkcie kolejne materiały, aby iść jeszcze dalej ze swoim biznesem, nie? Aby iść krok dalej. Na przykład jakaś kolejna strategia działania, która jeszcze pozwoli ci bardziej na przykład rozwinąć swój biznes. I też jakaś część osób kupi ten produkt za 97 zł. Załóżmy, że ktoś też kupuje, tutaj kupiły 232 osoby, nie? Ten produkt za 37, no to załóżmy, że za 97 kupi, nie wiem, niech będzie 30 osób na przykład. To 30 razy 97, czekaj, sobie zrobimy. Jest, z matematyki miałem dwóje, także wiesz, to 30 osób kupiło ten za 97 zł, nie, produkt, no to jest 30 razy 97, nie, to tak na szybko mamy 2000 dodatkowego zarobku, 2910, nie, czyli tu już wychodzi 2910 zł dodatkowego zarobku, w tym wypadku, nie, bo 30 osób kupiło, czekaj, zrobimy sobie tak, 30 osób kupiło i wyszło tyle. Widzisz, jak się zwiększył zarobek? Teraz użyję przykład, nie? Ale jeśli masz dobrze ten lejek stworzony, bo tu kupiły 232 osoby, z tych 232 na przykład, które kupiły ten pierwszy produkt, 30 osób kupiło ten drugi. Czy już nie ma tutaj zarobku na poziomie 8584, ale do tego dodajemy te 2910. Czyli na przykład mamy te 2910 plus to, co było tutaj 8584, no to już się zwiększyło prowizja do 11 tysięcy, to już wychodzi wtedy 11 tysięcy, ile tam było? 494 zł. Widzisz, jak się zwiększyło? Dodając jeden produkt do lejka sprzedażowego swojego, to już zamiast 8500 już jest 11 tysięcy i pół prawie. Widzisz, jak zwiększył się już koszyk, można powiedzieć, zarobek z 8,5 tysiąca na 11,5 tysiąca, dodając jeden produkt, a to możesz dostać jeszcze na przykład dodać kolejny produkt za na przykład 197 zł, który pokazuje jeszcze dalszy krok na przykład w budowaniu biznesu, albo jakiś coaching 1 na 1, no na przykład kupi 5 osób tylko. To zobacz, 5 razy, zrobimy sobie, czekaj, co ja robię, 5 razy, kupiła 5 osób, razy 197, to jest dodatkowe 1000 zł. Nie? Czekaj, nie, tutaj. To wyszło 985 dodatkowych złotych. I to plus 985, to się równa. Teraz to dodamy. Plus 11, 4,
9, 4 równa się 12 tysięcy, 12,5 tysiąca prawie wyszło. 9, 7, tak? 7, 7, 9, dobra. Złotych. To są, to jest oczywiście przykład, ale tak to może wyglądać mniej więcej. Czyli tutaj na przykład jest lista na 32 tysiące osób. Pierwszy produkt w kolejce, który sprzedajesz, kosztuje 37 złotych. Kupiło, tutaj było 232 osoby. Tu sobie zrobimy, żeby to było fajnie widać. Czekaj. Kupiły 232 osoby, nie? Tu. Ten produkt. Tu damy plus, gdzie lepiej. Plus. I tu plus. Nie, zobacz, gdyby był tylko ten jeden produkt w kolejce, to jest zarobek tylko 8,5 tysiąca. Bo tu kupiły 232 osoby, nie? To razy to 8,5 tysiąca wychodzi. Ale na przykład dołożę sobie do lejka sprzedażowego kolejny produkt, na przykład za 97 zł jakiś, a tylko te produkty muszą być powiązane, nie? To musi być krok dalej na przykład w karierze. Żeby to działało, to te produkty, które masz w tych jednorazowych ofertach, one też muszą być powiązane na przykład z tym pierwszym. To nie może być ten sam temat, nie może być, tu masz na przykład pierwszego e-booka na temat, nie wiem, budowę listy adresowej, a tu masz na przykład, nie wiem, drugi, nie wiem, poradnik na temat budowy listy adresowej, coś w tym stylu, nie? Albo jakieś szkolenie wideo. Coś krok dalej najlepiej, żeby było krok dalej w karierze, nie? Żeby popchnąć tego twojego klienta jeszcze dalej. Na przykład tutaj zrobiliśmy, że pierwszy produkt kupiło 232 osoby za 37 zł, dokłada sobie jedną ofertę, czyli ktoś kupuje ten pierwszy produkt, od razu wyskakuje mi jednorazową ofertę, na przykład tutaj za 97 zł, i kupuje z tych 232, nie? Na przykład 30 osób, ten drugi produkt, no to jest 2900 zł. Już masz o wiele większy zarobek. I na przykład z tych 30 osób, gdy ktoś kupi ten produkt za 97 zł, to również wyskakuje mu na przykład trzecia oferta za 197 zł na przykład, nie? I tutaj załóżmy kupiło 5 osób z tych 30. To jest prawie 1000 zł dodatkowo. I widzisz, że z 8,5 tysiąca robi się prawie 12,5 tysiąca od razu. I ty nie musisz mieć jednego lejka sprzedażowego. Możesz mieć później te osoby, które kupiły tu, tym osobom je możesz przepisać na listę klientów na przykład. Czekaj. Klientów i tym osobom możesz promować coś innego, na przykład swój network marketing. Jeśli masz, możesz im pokazywać, jak budować, jak to robić. Pokazać im na przykład, że można to, bo network marketing to jest naprawdę gotowy biznes, który dostajesz. Masz gotowe produkty, często gotowe narzędzia, gotowe jakieś tam systemy księgowe i tak dalej, tylko bierzesz produkt, po prostu sprzedajesz, budujesz strukturę i tak dalej, no to możesz tym klientom swoim też pokazywać, że mogą wspólnie z tobą na pewnym etapie zacząć na przykład budować twój biznes MLM na przykład, albo jakieś, nie wiem, też możesz mieć jakieś produkty abonamentowe, na abonament. Widzisz, jak ja piszę? Produkty na abonament, network marketing, produkty na abonament, jakiś portal na abonament, jakiś szkoleniowy na przykład i tak dalej, nie? Itd. Itd. O, to jakiś błąd, niby coś. Na przykład, nie? Że są różne możliwości. Pytanie teraz, to jest oczywiście przykład. Ten przykład, ale tylko do tego momentu, to jest przykład też z książki, nie? To też był przykład z książki, tu widziałem. Bo czytałem właśnie ostatnio fajną książkę na temat budowania też listy adresowej trochę i tak dalej. I to akurat był gość ze Stanów Zjednoczonych. 32 tysiące osób na liście i sprzedaje e-booka za 61 zł i kupuje 232 osoby. To jest taki wynik średni, szczerze mówiąc. Chodzi właśnie o to, żeby tą listę budować, ale w sposób właściwy. Bo też właśnie czytałem, też ludzie nie rozumieją właśnie, jak tą listę budować. Niektórzy chcą kupować listę, gdzieś tam skądś, właśnie też czytałem właśnie taki przykład tego marketera. On właśnie widział coś takiego chyba, czytał właśnie o tym gościu. Jeden marketer o nim właśnie czytał, nie? I zastanawiał się, jak ma tą listę budować. I znalazł ofertę gdzieś w internecie kupna miliona osób. Adresów e-mail do miliona osób mógł gdzieś kupić. I kupił ten, tak się tym podjarał, że to jest takie niesamowite, że wysyłasz jednego maila, nagle zarabiasz, nie wiem, 8 tysięcy, a tam zobaczył, że ma milion osób, milion adresów e-mail prawdziwych osób, niby prawdziwych osób do kupienia. I kupił tą listę całą, że on to wysyłał jakoś nie z autoresponderu, tylko wtedy jeszcze jakoś z własnej poczty, czy coś takiego wysyłał, nie? To oczywiście nielegalne, nie? Ale on o tym nie wiedział, był tak podjarany, już
mówił swojej żonie, że ona będzie, że rzuci pracę, że już będą bogaci zaraz, będą milionerami, ponieważ on tam miał milion osób, nie? Milion adresów do, znaczy milion adresów e-mail osób, różnych ludzi, którzy niby byli zbierani w sposób legalny, ale to było nielegalne tak naprawdę. I tak się tym podjarał i znalazł jakiś tam też tani produkt chyba za kilka dolarów, nie pamiętam dokładnie za ile. I on to było kilkanaście lat temu, on nie miał autorespondera, wielokrotnego autorespondera, tylko jakoś to wysyłał z własnej poczty, wtedy jakoś to tak było. I podłączył te adresy e-mail tam i zaczął im wysyłać. Jakąś krótką, stworzył jakąś ofertę prostą, z jakimś chyba e-bookiem i wysłał do nich. I poszedł spać, tam się wysyłało stopniowo, nie? Tam jeden mail wyszedł, czwarty, piąty, dziesiąty, dwudziesty, nie wyszło od razu do całego miliona, tylko tam stopniowo szło. Zrobił to wieczorem, położył się spać, taki już nie mógł zasnąć, był podekscytowany, się cieszył niesamowicie. Rano wstał, podjarany taki, odpala komputer i zobaczył, że jest wysłanych tylko 6000 adresów e-mail. Nie, przez całą noc tylko tyle, to już troszkę się podłamał, mówi, kurczę, mam milion tym, to będę musiał cały rok w tym siedzieć, żeby wysyłać te adresy e-mail. I zaraz dostał telefon, właśnie chyba po chwili, rano, od dostawcy internetu chyba, coś takiego, którego ochrzaniał, że za chwilę zablokują mu cały internet, że go po prostu wypierdzielą, bo mają kilkanaście już różnych skarg o spam. Bo on to robił nielegalnie, bo on spamował, nie? Facet się załamał wtedy, mówi, odłączył to i zaczął się zastanawiać, o co w tym chodzi. Skąd ci ludzie mają tą listę? Ale mimo wszystko właśnie sprawdził swoje konto na PayPalu. Wtedy i on właśnie opisywał, że zawsze jak tam się logował, to miał 0 dolców. A w tym momencie, mimo że pozyskał te adresy nielegalnie, wysłał im tak naprawdę wiadomość, której nie powinien wysyłać, bo nie można tak robić, i się okazało, że miał tam 70 dolarów zarobionych. Bez relacji, bez niczego, nie? To były też oczywiście inne czasy, ale zobaczył, zrobił to źle, popełnił błąd, ale mimo wszystko to zadziałało. Mimo wszystko tam te 70 dolarów zarobił, nie? Czyli dodało mu światełko w tunelu, okej, to działa, ale muszę tą listę budować inaczej, w inny sposób, nie? Czyli tu masz właśnie dowód, że lista adresowa działa. Oczywiście nie możesz wziąć sobie, kupić na przykład, nie wiem, adresów imię na Allegro i sobie je wgrać w autoresponder, bo ci zablokują konto momentalnie w autoresponderze. Tą listę trzeba budować stopniowo. Czy od razu będziesz mieć listę na 10 tysięcy osób? Nie będziesz mieć od razu, to wiadomo, musisz ją budować. Czy od razu będziesz mieć na 20 tysięcy osób? Nie. Ja też nie mam na 20 tysięcy osób. Ja swego czasu straciłem listę na 5 tysięcy osób, byłem wtedy naprawdę wkurzony. Z listy na 5 tysięcy osób zostało mi 600 adresów e-mail, ale byłem wtedy wkurzony. To był taki moment, że mi jakiś program partnerski padł, gdzie mój dochód praktycznie spadł do zera i jeszcze moja lista zmalała o 80% prawie. Naprawdę byłem wtedy wkurzony. Ale nie mam, teraz też nie mam listy na 20 tysięcy osób. Ale nie musi mieć takich wielkich list. Jeśli dobrze tą listę budujesz w odpowiedni sposób, budujesz relacje z tymi ludźmi, masz fajnie zbudowany lejek sprzedażowy, na przykład masz w lejku jeden produkt za 37 zł, drugi na przykład za 97 zł. To nie muszą być też twoje, to mogą być programy partnerskie. I masz fajne te maile stworzone, fajnie masz te maile napisane. Nie chodzi o to, żeby mieć właśnie w liście adresowej, w e-mail marketingu, nie chodzi o to, by mieć takie, wysyłać takie maile typu kup teraz to, kup tamto, a teraz wejdź do tego biznesu, a za chwilę do kolejnego biznesu, a weź tu jeszcze to kup, a tu to, i tylko kup. Rejestruj się, zarejestruj się. Takich mailek będziesz wysyłać, to będziesz mieć, tutaj ci kupi, nie wiem, może 3 osoby ci kupią, nie? Wszystko musi być fajnie, jakby to powiedzieć, musisz budować tą listę w odpowiedni sposób, legalnie, na przykład możesz używać płatnej reklamy na YouTubie, możesz na grupach, na Facebooku, możesz pisać z ludźmi i mówić, że masz listę adresową, że masz fajny produkt, też musisz coś, w zamian za budowę listy, też musisz coś dać. Ja teraz też pracuję nad takim lejkiem sprzedażowym, jak tutaj widzisz. Tu już jest kilkanaście różnych maili dodanych. Początkująca osoba, jakby miała coś takiego napisać, to naprawdę miałaby problem. To też nie są właśnie takie maile, jak ci mówiłem przed chwilą, to nazywam głupie maile, typu kup to, kup tamto. To są maile, czekaj, wejdę sobie tylko w maile. To są maile, które, widzisz, one nie są takie bardzo krótkie. To są konkretne porady w tych mailach pokazane. Niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe, ale są takie maile, które czegoś cię jeszcze uczą. Też czasami jest jakiś tam żart wpleciony, jakieś tam pożartować trochę, wiesz, jak to się mówi. Nie tylko takie, też nie mogą być takie suche maile, tylko typowo szkoleniowe, ale trochę szkolenia, trochę jakiś żart, zapytanie, co u ciebie słychać, napisz, co tam robisz. Jeśli masz jakieś pytania, też do mnie napisz. Czyli wiesz, żeby szła ta rozmowa o dwie strony. Jeśli osobą początkującą, to w ogóle, zanim zaczniesz budować listę adresową, właśnie zaczniesz generować ruch na listę adresową i tak dalej,
to musiałbym mieć coś takiego zbudowane. Już ten layout sprzedażowy musiałbyś mieć najlepiej zbudowany. Tutaj masz, to jest prawie na 2 miesiące już ta lista jest. Ta kampania nasz nie jest opublikowana, tylko sobie tutaj jest kilka maili wysłanych, bo ją testuję. Ale coś takiego zbudować dla początkującej osoby jest bardzo trudno. Nie popisać te maile, dać jakieś fajne wskazówki, odpowiednio te maile pisać, odpowiednio je wysyłać i tak dalej, odpowiednie produkty w tych mailach, żeby były też do promocji. Bo to też nie zadziała, taka sprzedaż na przykład, jeśli będziesz mieć złe produkty, albo jakieś kiepskie produkty, albo produkty, które nie pasują do tych osób, które masz na liście. To wszystko musi się zgadzać. I w ogóle zanim zaczniesz tą listę budować, też musiałbym mieć przygotowany lejek, odpowiedni lejek sprzedażowy. Zanim zaczniesz, znaczy listę możesz budować wcześniej, ale żeby to wszystko działało, to ten lejek też musi być dobrze zbudowany. Te maile muszą być odpowiednio napisane i tak dalej, i tak dalej. I to teraz pracujemy na czymś takim. Niedługo tą listę skończę, tą kampanię. Ja zrobię coś takiego, że tą całą kampanię udostępnię osobom, które są w naszej akademii. I takich kampanii będzie kilkanaście. I będą kampanie pod biznesy MLM, różne biznesy MLM, obietnie jakie, na przykład takie neutralne, na przykład zrobię taką neutralną kampanię, którą będzie można wykorzystać praktycznie do każdego biznesu MLM. Albo jakiś sprzedaż, jakieś programy partnerskie i tak dalej. Ja zrobię coś takiego. Ja sobie muszę wejść na przykład tutaj. Pokażę Ci fajny trik. To jest dobre dla osób początkujących. Kopiuję sobie pewien kod, którego Ci teraz nie pokażę, bo jest tylko dla osób z naszego zespołu. Wejdę sobie, skopiowałem sobie teraz kod tej kampanii. I w tej kampanii, a to jeszcze jest coś takiego, to zaraz Ci pokażę. I wchodzę na inne konto, puste konto testowe. Biorę ten kod, który skopiowałem, wklejam ten kod sobie w tym miejscu. Jak kliknę w to miejsce teraz, kampania, widzisz, ładuje się strona. Zostało coś skopiowane. OK. Widzisz? Cała kampania się skopiowała. Z jednego konta do drugiego. Wejdę w wiadomości. Widzisz? Skopiowałem całą kampanię. Całutką kampanię skopiowałem w kilka sekund. Właśnie coś takiego teraz robimy, że ja tworzę kampanie różne, piszę je, to jest naprawdę lata pracy, żeby coś takiego napisać. Potrzebowałem lata pracy, nam trzeba siedzieć po kilka godzin dziennie, żeby to napisać, odpowiednio to napisać, to jeszcze nie jest skończona. Nie ta kampania. Widzisz, wkleiłem jeden kod, to trwało kilka sekund i cała kampania z mailami jest skopiowana. Widzisz? Wszystkie maile, wszystko jest skopiowane. Tylko wystarczy kilka drobnych osoby naszego zespołu, tylko zrobią kilka drobnych jakichś tam korekty drobne i mogą już działać. Nawet nie będą musieli wchodzić w te maile i poprawiać linków, ponieważ linki poprawiają sobie w innym miejscu. Tylko w jedno miejsce sobie wkleją kilka linków i będzie załatwione i cała kampania będzie działać. Tak samo mamy stronę przygotującą gotową, którą też kopiuję sobie u mnie ten kod mojej strony, daję mojemu partnerowi biznesowemu, on sobie go wkleja i ta strona jest skopiowana z automatu. Bo też to znajdę, czekaj, szybko to znajdziemy. To Ci od razu pokażę, jak to wygląda. Na przykład mam taką stronę jak tu. Biorę sobie, klikam w to miejsce. OK. Kopiuję kod, którego też Ci nie pokażę teraz, bo to jest tylko dla osób z naszej drużyny. OK. Wracam na to drugie konto. Biorę inne narzędzia. Tworzę stronę. Czekaj, tak to się robiło. Moment. Dobra. Tutaj wklejam kod. Nie jest teraz instrukcja, tylko tak się szybko pokazuje. Czekaj, jeszcze raz tu. Używam tego. Wklejam kod. Klikam tu. I patrz, co się dzieje. Strona jest skopiowana, tylko muszę ją nazwać. Jakiś tutaj wpisać. Testuję. Na przykład test, bo to jeszcze nie jest skończone. Test strony. I wchodzimy do edytora i ta cała strona jest już skopiowana. Już mój partner biznesowy nie musi tej strony tworzyć, ja mu dałem kod do gotowej strony. On tylko sobie musi zrobić jedną prostą rzecz, czyli połączyć tą stronę z kampanią, a to robi jednym klikiem tak naprawdę. Czekaj, się ładuje. No bo to zaraz. Kończymy, idziesz i cała strona jest skopiowana u mojego partnera biznesowego. Z formularzem, ze wszystkim. Proste. I właśnie początkująca osoba, gdy miała to wszystko tworzyć od zera, to jest naprawdę problem. Musiałaby poświęcić, nie wiem, lata, żeby to zrobić. Naprawdę, to są lata pracy, żeby do tego dojść, żeby takie lejki czasami tworzyć. Nie zawsze oczywiście, jeśli masz gotowe produkty i tak dalej, to taki lejk sobie stworzysz. Najtrudniej jest właśnie pisać takie dobre, perswazyjne maile, które coś wnoszą
do życia Twojego subskrybenta. Nie? Tutaj właśnie skopiowałem kod, cała kampania, która jeszcze nie jest skończona, bo jeszcze ją dorobię kilka maili. Cała kampania, kilka właściwie, to nawet minuty nie trwało, jak widziałeś, te kopiowania tej kampanii całej. Czyli praca, którą siedzisz kilkanaście miesięcy, bo kilkanaście tygodni i piszesz to, kopiujesz, piszesz, zastanawiasz się tam napisać, dajesz różne wartości i tak dalej. Coś takiego, praca, która trwa, normalnie trwałaby na przykład, nie wiem, kilka tygodni albo kilka miesięcy, ty dostajesz kod, wklejesz u siebie i masz gotową kampanię i masz naprawdę, skracasz sobie ten czas pracy do minimum, można powiedzieć. I takie kampanie będziemy tworzyć kilkanaście różnych. I pod biznesy MLM, dla naszych partnerów biznesowych, nie? I pod jakieś MLM, jeśli masz jakieś MLM, na przykład, nie wiem, suplementami diety, to też dostaniesz kod kampanii, skopiujesz sobie tą kampanię u siebie, delikatnie przerobisz i tak dalej. I też właśnie będziemy takie lejki tworzyć z produktami do sprzedaży, żeby... To jest na przykład taki lejek, jak tutaj, jak na przykład masz zarobek 12 tysięcy, to taki lejek może ci służyć do tego, aby te pieniądze, które są zarobione w tym na przykład lejku, taki przykład, nie? W tym lejku, przykład, taki przykład na przykład. Te pieniądze, które na przykład, znowu na przykład, te pieniądze, które są zarobione w tym lejku, możesz dla przykładu włożyć sobie w płatną reklamę. Albo część, albo całe, albo część w płatną reklamę, część tam, nie wiem, na pokrycie jakichś kosztów. I dzięki temu ta płatna reklama sama się nakręca, nie? Bo masz cały czas budżet na reklamę, cały czas ją używasz, cały czas ona chodzi, się kręci, nie? Ta płatna reklama. I dzięki temu co po chwilę nowe osoby widzą Twoją stronę przechwytującą i cały czas nowe osoby się zapisują na tą stronę. I dzięki temu właśnie masz praktycznie nieograniczoną ilość osób, które cały czas, 24 godziny na dobę, trafiają w Twój lejek sprzedażowy. Im sprzedajesz co po chwilę, nie? Co po chwilę. A zarabiasz na przykład z drugiej kampanii, z listy klientów na przykład zarabiasz dopiero. Z osób, które dołączą Twojego biznesu MLM albo do jakiegoś, nie wiem, masz jakiś portal na abonament, albo jakieś inne szkolenia, albo jakieś coachingi i tak dalej, dopiero na przykład w tym momencie zarabiasz prawdziwe pieniądze, nie? Na początku te pieniądze, to oczywiście też nie będzie tak zawsze, że co miesiąc będzie taka sama kwota, nie? Ale około może, nie wiem, 12-10 tysięcy może być i na przykład załóżmy, że z tego bierzesz 5 tysięcy, inwestujesz z powrotem w reklamę, obojętnie czy na Facebooku, czy w Google, gdziekolwiek, czy na YouTubie, 5-6 tysięcy inwestujesz w reklamę, kolejna jakaś tam część, kolejne 5 tysięcy na przykład idzie na pokrycie kosztów albo kosztów biznesu, na przykład pokrywasz koszty swojego biznesu MLM, nie wiem, ZUS płacisz za to i tak dalej, na przykład. Tak można robić, a prawdziwe pieniądze na przykład pojawiają się w tej drugiej liście, na przykład, nie? Jeszcze Ci pokażę jedną rzecz, bo ta kampania nie składa się tylko z maili. Tu Ci pokażę, czekaj, to jest... Ta kampania nie składa się tylko z maili tak naprawdę. Tutaj wejdziesz. Tu mamy taki poradnik do pobrania, który ma ponad 100 stron, też na temat e-mail marketingu. Nie, tutaj klikasz i pobierasz sobie ten poradnik na dysk. I to też dostają nasze osoby. Oni dostają już gotowy poradnik, który widziałeś na tej stronie przechwytującej. Czekaj, jeszcze Ci pokażę. Który ma ponad 100 stron. O, otworzymy sobie w tym. Ten poradnik ma ponad 100 stron. Nie, i tu się uczymy. Tutaj pokazuję, jak pisać maile, o czym te maile pisać, na jaki temat i tak dalej. Ten poradnik będzie dostępny na stronie pawełgrzech.pl. W tym momencie, gdy jeszcze nagrywam ten film, jeszcze nie jest dostępny, ale już jak oglądasz, to już może będzie. Za kilka dni on będzie dostępny. Wejdziesz sobie na stronę pawełgrzech.pl i wejdziesz w produkty. Tam ten poradnik jest albo będzie dopiero dostępny. Tam masz dwa poradniki do pobrania na temat network marketingu, tak jak mówiłem, i email marketingu. I widzisz, mamy nową osobę w biznesie, w naszym zespole, która jeszcze na przykład nigdy nie budowała listy adresowej, nikt nie budowała lejków sprzedażowych, ona od razu dostaje gotowy poradnik, który ma ponad 100 stron i też ją wiele nauczy i ona ten poradnik może już wziąć i rozdawać. Dostaje gotową stronę, teraz pierwsza strona będzie więcej tych stron, teraz oczywiście jeszcze kopia tej strony, znaczy nie jest też skończona, ale dostanie gotowy poradnik, dzięki któremu rozdaje w zamian za zapis na listę. Dostaje gotową kampanię, tutaj widzisz kampanię e-mail, która składa się już, ona ma prawie 2 miesiące. Też jej pokażemy tej osobie, damy też jej inne kampanie, że ona będzie mogła sobie łączyć na przykład tą kampanię e-mail z inną kampanią e-mail, będzie mogła sobie łączyć z innym lekiem sprzedażowym. Też jej pokażemy, też dostaje więcej leków sprzedażowych do dyspozycji, nie tylko jeden. Teraz tylko od tego zaczynamy, nie? Czyli osoba, która nigdy nie pisała maili, nigdy nie budowała biznesu w internecie, albo buduje jakiś tam biznes, na przykład buduje biznes MLM, ale nigdy nie pisała maili, nigdy nie budowała lejków sprzedażowych, ona dostaje gotowy lejek, który sobie skopiuje, dostanie kod do gotowej kampanii, wklei sobie ten kod, skopiuje go, to kopiowanie tej kampanii trwa, jak widziałeś,
kilka sekund to trwało i wszystkie maile zostały skopiowane. Strona też kilka sekund jest skopiowana, czyli ona dostaje gotowe strony, gotowe kampanie plus szkolenia, jak jeszcze tych narzędzi używać, jak generować ruch i tak dalej. To wszystko w jednym, nie? Żeby dojść do tego momentu, aby budowała tą listę sobie stopniowo ta osoba, nasz partner biznesowy i jeszcze tylko zaczął zarabiać jak najszybciej. I to wszystko będzie w naszej akademii, w naszym zespole. Okej, to na tyle. Bo chciałem Ci pokazać, lista adresowa to jest tak naprawdę Twój prawdziwy biznes. Lista adresowa. To jest Twój prawdziwy biznes i powinien się skupiać na budowie listy adresowej. Jak mówię, od nas dostaniesz gotowe kampanie, gotowe produkty, gotowe lejki sprzedażowe, czyli 80% pracy będziesz mieć załatwione. Ty tylko będziesz miał się nauczyć właśnie, jak tą listę budować, czego też my Ciebie nauczymy. Też Ci pokażemy, jak to robić w prosty sposób. Ok, to na tyle. Pamiętaj, właśnie ludzie na etacie tego nie rozumieją, bo ludzie na etacie często, nie wszyscy oczywiście, ale często myślą, że zrobienie w internecie, network marketing dalej to jest ściema, bo oni nie rozumieją tego, że tu masz do dyspozycji dźwignię, nie? Budujesz listę na przykład na tutaj ten przykład, na 32 tysiące osób, to wysyłasz, jak wysyłasz maile, to on dociera do tej listy, ten mail Twój. Czy maile, czy różne maile. Jak widzisz, ta kampania ma kilkanaście różnych maili, one są wysyłane co jakiś czas, co jeden dzień, co dwa dni, co trzy dni, czasami co cztery dni. Tak tutaj widzisz, są odstępy, nie? Ten mail wychodzi od razu, ten po jednym dniu, ten po trzech dniach, ten po jednym, tu po dwóch dniach, tu po trzech dniach znowu, ten jeden po jednym dniu i tak dalej, nie? I to maile dochodzą do tej listy, do tych osób na tej liście. Wiadomo, że to nie jest tak, że jak wyślesz jednego maila, to od razu to wszyscy go otworzą na liście. Tak nie będzie. Kilka procent otworzy, a dlatego też tworzysz właśnie te kampanie, które, te maile, które są wysyłane co jakiś czas, bo lista adresowa to są żywi ludzie, nie? Tu jest jeden na wakacjach, jeden ma jakieś problemy, jeden jest zajęty, nie ma czasu wyczytać maili, czyli dzisiaj maila nie przeczyta, jutro nie przeczyta, ale na przykład za tydzień przeczyta, ale nie kupi, a za dwa tygodnie znowu przeczyta i kupi. Bo to jest list, musi zdać sobie sprawę, że lista adresowa są żywi, prawdziwi ludzie, jak ty i jak ja, i oni nie zawsze mają, nie każdy, ty też nie masz zawsze czasu czytać wszystkich maili. Dzisiaj czytasz, jutro nie. Pojutrze przeczytasz, za tydzień nie. Za dwa tygodnie nie. Wrócisz za miesiąc na przykład i czytasz znowu. A za rok dopiero kupisz na przykład jakiś produkt danego lidera, albo dopiero za rok w pobyciu jesteś na jakiejś liście u jakiejś osoby, czytasz jego maile co jakiś czas i dopiero na przykład za rok dołączasz do tego biznesu. Tak też często jest. Dlatego musisz pamiętać, lista adresowa są żywi ludzie i buduj tą listę codziennie, każdego dnia stopniowo. Jak tutaj widzisz, tutaj masz gotowe kampanie od razu, od nas dostajesz. To jest pierwsza kampania z wielu, którą przygotowujemy. Pod różne branże to będzie. Będziesz mieć gotowe kampanie, czyli praktycznie zaoszczędzisz, nie wiem, można powiedzieć, miesiące pracy. Ok, to na tyle. Właśnie ludzie na etacie tego nie rozumieją, nie? Bo oni muszą, bo tak, ktoś idzie na etat, to ma jakieś pieniądze na godzinę i musi pracować, nie wiem, 40 godzin. Tutaj 50 zł na przykład za godzinę. Musi pracować 40 godzin w tygodniu i 50 tygodni w roku, żeby zarobić na przykład 100 tysięcy przez rok, nie? A tu na przykład wysyłasz jednego maila do 32 tysięcy osób i zarabiasz od razu 8 tysięcy. Jeśli masz ten lejek dobrze zbudowany, no to możesz mieć dodatkowe produkty i nie zarabić 8,5, na przykład 12,5 tysięcy w jednym lejku, na przykład w miesiącu, na przykład, nie? Załóżmy, że to się dzieje w miesiącu. I nie chodzisz na etat, nie musisz pracować po, nie wiem, 40 godzin w tygodniu, idziesz gdzieś tam, gdzie jesteś uwiązany na 8 godzin, tylko sam decydujesz o tym, ile pracujesz, jak pracujesz, ale pracować trzeba, też trzeba sobie zdać z tego sprawę, to też wymaga dużo pracy, nie? Budowa listy i pisanie tych maili i tak dalej. Tutaj część pracy Ci od Ciebie zabieramy, szczególnie jak się z osobą początkującą, bo dostajesz gotowe kampanie, na różne tematy to będą kampanie, czyli część pracy, tak można powiedzieć, ułatwiamy Ci, zabieramy, nie? Tą właściwie tą ciężką część pisania i tak dalej, bo dostajesz gotowe kampanie, gotowe strony. Ok, to na tyle. Pamiętaj, lista adresowa to jest Twój główny biznes. Obojętnie, czy budujesz biznes MLM, network marketing, MLM, czy jakieś produkty sprzedajesz, szkolenia, zawsze skupiaj się na tym, aby budować listę adresową. Na początku zbieraj adresy e-mail, dopiero wtedy pisz z tymi ludźmi i proponuj im różne rzeczy, ale dobre rzeczy, które do nich pasują. Ok, jeśli masz ochotę, wejdź sobie na stronę abiznesdlakażdego.pl, tam masz też fajny poradnik do pobrania na temat network marketingu, też jest 100 stron, czekaj, wyjdę sobie, Ci pokażę. Tu masz na przykład też ponad 100 stron do pobrania haken network marketingu i tu też się nauczysz, jeśli działasz w biznesie MLM, to też się nauczysz właśnie, jak budować potężne tunele sprzedażowe network marketingu. I tu też mówię o email marketingu, trochę o liście adresowej, pokazuję przykłady stron i tak dalej. Wejdź sobie na tą stronę, pobierz sobie ten poradnik, poczytaj, a już niedługo dostępny będzie również ten poradnik na temat email marketingu już taki stricte. Ok, to na tyle.
jeśli oglądasz mnie, słuchasz mnie w podcast, na podcast, jakiś podcast, słuchasz mnie w audio, no to pamiętaj, że zawsze gdzieś poniżej jest jakiś link do wersji wideo. Ok, jeśli oglądasz mnie na YouTubie, tak, chcesz, daj łapkę w górę, jeśli masz pytania, pytaj w komentarzu. Tak samo, jeśli oglądasz na blogu czy na Facebooku, jeśli masz pytania, pytaj w komentarzu. Jeśli masz ochotę na YouTubie, to zasubskrybuj ten kanał, wtedy będziesz mieć powiadomienia o kolejnych filmach wideo. Wejdź sobie na stronę ebiznesdlakażdego.pl, tam będziesz mieć do pobrania ten poradnik, tylko ta strona to inaczej wygląda. A to jest ten sam poradnik, nie? E-Biznes dla każdego to jest taka strona. I tu jest przejście do bloga, kontakt. Tu masz ten sam poradnik do pobrania, tylko podasz swój adres e-mail, imię, wybierzesz ten poradnik, on trafi na twoją skrzynkę, którą tutaj podasz, nie? Adres e-mail, to podasz, on tam trafi. Ok. To na tyle i widzimy się po drugiej stronie. Cześć.